informację na ten temat. Bardzo proszę, panie ministrze. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Wysoka Komisjo, szanowni państwo, rzeczywiście miałem nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone przede wszystkim informacji i pytaniu ze strony posłów wnioskodawców o informacje. Miałem świadomość, że to może być płonna nadzieja, pamiętając o tym wszystkim, co wydarzyło się w ciągu ubiegłych już 6 lat. Miałem świadomość, że być może jestem naiwny, licząc na to, że państwo zainteresowani są naprawdę po prostu informacją, wiedzą, że podobnie jak my wszyscy jesteście po prostu najnormalniej w świecie zatroskani tym, że po 6 latach nie wiemy, jak zginęła polska elita narodowa. Że to jest przypadek. Przypadek. Niedopatrzenie jakieś. Że w Sejmie Rzeczpospolitej przez 4 lata waszych rządów zapomnieliście umieścić informację o tym, że tam zginął prezydent Rzeczpospolitej, że w Ministerstwie Obrony zapomnieliście o tym i nie poinformowali, nie ma żadnego znaku, nie było, gdy przyszedłem do tego ministerstwa, o tym, że tam zginął wtedy w Smoleńsku prezydent Rzeczpospolitej. Że to wszystko są pewne okoliczności, które no, może się zdarzyły, może miały miejsce, ale minęło już tyle lat i teraz panowie państwo chcecie o tym uczciwie porozmawiać. Po prostu uczciwie porozmawiać. Taką miałem nadzieję i będę się starał przedstawić informacje, ograniczając do minimum odpowiedź na coś, co traktuję jako taką niepoważną zaczepkę mającą na celu uzyskanie lepszych tytułów gazetowych, mającą na celu podgrzewanie atmosfery. Proszę państwa, ta tragedia zjednoczyła wszystkich Polaków w tamtych kilkunastu godzinach. Czy naprawdę nie jest możliwe, pytam was teraz na tej sali, by próba dojścia do prawdy zjednoczyła nas wszystkich raz jeszcze? Czy naprawdę to nie jest możliwe? Zastanówcie się państwo na tym, czy naprawdę mamy prowadzić na tym poziomie, na którym przed chwilą nam zaproponowano tę rozmowę? Potrzebne to jest? Czy musicie mówić tak żenujące rzeczy, pozbawione jakichkolwiek punktów odniesienia? Czy ja mam przypominać panu, który pełnił funkcję sekretarza stanu, wiceministra obrony narodowej, państwu wszystkim, rozporządzenie z roku 2004 podpisane przez ministra sekretarza stanu Janusza Zemke, w którym punkt, który pan tak nieprawdziwie referował, odnosząc do mnie i do moich decyzji, brzmi następująco w paragrafie 14. Minister Obrony Narodowej podejmuje decyzję o wznowieniu badania i ewentualnej zmiany orzeczenia Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego w sytuacji, gdy wyjdą na jaw nowe okoliczności lub dowody istotne dla sprawy. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Dowody istniejące w dniu wydania orzeczenia nie były mu znane. To jest rozporządzenie z roku 2004 podpisane przez pana ministra Janusza Zemkę. Dla przypomnienia, bo niektórzy z państwa są politykami i posłami dopiero świeżo zaprzysiężonymi. Pan minister Janusz Zemke nigdy nie był w Prawie i Sprawiedliwości. Nie był także w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym, w którym ja byłem. Ani w żadnym z tych partii. Był i owszem wysokim działaczem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a następnie SLD. Rozporządzenie, na podstawie którego została podwołana obecna komisja badająca, zwana podkomisją, badająca tragedię smoleńską, zostało powołane na podstawie dokładnie tak samo brzmiącego przepisu, który został przywrócony. Właśnie był. W 2004 roku, do 2010 roku był. Państwo to zmieniliście w 2010 roku, żeby stworzyć specjalną pozycję dla pana premiera Donalda Tuska. Był. To było. Co więcej, to właśnie ministrowi obrony powierzano tę funkcję. Wtedy w 2004 roku i takie obowiązywało prawo. Ale to są rzeczy, które są niepoważne wobec tego skali problemu, przed którym stoimy. Chcecie prowadzić dyskusję na tym poziomie państwo? Naprawdę? Wobec największej tragedii, jaka dotknęła Polskę? Wobec tego bezmiaru nieprawd, oszustw, kłamstw, dezinformacji, które płynęły do Polski z Rosji? Wobec tych stwierdzeń, które przecież są jeszcze w pamięci wszystkich nas, o czterokrotnym podejściu do lądowania, wobec tych komunikatów, które także płynęły z różnych urzędów w Polsce o tym, że do tragedii doszło o godzinie 10:51. Czy 56, czy 57, przez cztery tygodnie utrzymywano społeczeństwo w przekonaniu o zupełnie innym przebiegu wydarzeń i o zupełnie innym terminie tej tragedii, choć wiedziano, co naprawdę, kiedy naprawdę do tego doszło. Ja miałem nadzieję, że nie będziemy musieli na takim poziomie dyskutować, za to, że będziecie państwo zainteresowani i jestem państwu do dyspozycji w tej sprawie, nie streszczaniu badań Komisji Smoleńskiej, która zgromadziła 120 samodzielnych pracowników naukowych, elitę polskiej nauki. Przypominam państwu, że najwyższy stopień naukowy, który mieli członkowie tego gremium, tak to nazwę, badającego według państwa tragedię smoleńską, to jest, zdaje się, doktor i to jedna sztuka, jeden człowiek. A tam mieliśmy 120 profesorów, każdy z nich z tytułem doktora habilitowanego. Wszyscy zajmujący się naukami technicznymi. No, jakaś miara rzeczy chyba powinna być poza dyspozycją mediów i poza gotowością używania wyzwisk. Nie wystarczy z tych wyzwisk? Chcecie je ciągle powtarzać? To jest narzędzie i sposób działania, który państwo proponujecie teraz Polakom. A ja pozwolicie, że zrezygnuję z przywoływania tego materiału dowodowego, który jest znany z pracy tych 120 profesorów, który znany jest z pracy zespołu parlamentarnego i przywołam przede wszystkim te okoliczności, które niektórzy z państwa powinni znać. Dlatego, że są wśród państwa ludzie, którzy z tytułu funkcji, jakie pełniliście w administracji, mieliście nadzór nad Komisją Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Nadzór i obowiązki z tego nadzoru wynikające. A jest sytuacją przynajmniej szczególną, która będzie musiała być wyjaśniona w trybie nie tylko sejmowym, ale w trybie postępowania karnego. Dlaczego nie skierowano do badań, szczególnych laboratoryjnych badań? Materiałów, o których komisja, ale także przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego powziął wiedzę. Podobnie zresztą jak szef Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Co do wady fabrycznej, jaką obarczony było jeden z głównych zespołów technicznych samolotu Tu-154. Wady fabrycznej, która była niewykrywalna bez badań niszczących, a więc wymagała pobrania fragmentu tej części samolotu. Tę informację przewodniczący badania Komisji Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, pan Miller, minister Jerzy Miller oraz ówczesny szef Naczelnej Prokuratury Wojskowej otrzymał w październiku 2010 roku. Nic z tą informacją nie zrobiono. Nie pobrano tego fragmentu z samolotu, nie skierowano go do badań. A wobec opinii publicznej ten fakt utajniono. I w sprawozdaniu Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego ten fakt utajniono. Być może jest tak, zwracam się tutaj do pana posła Simoniaka, że i przed panem, wtedy kiedy pan pełnił funkcję ministerialną, ten fakt utajniono. Być może tak jest. Nie wiem, czy to pana tłumaczy, bo nadzór był pana obowiązkiem, a dokumentacja w tej sprawie znajdowała się w pana gabinecie i w pana kancelarii tajnej. Więc być może pan nie wiedział. Nie chcę tego przesądzać. Być może również pan minister Siemoniak i jego zastępca nie wiedzieli o tym, że ten materiał dowodowy, który zarówno w publicystyce, w argumentacji przywoływanej przez urzędników zatrudnionych później do propagandy, nie do wyjaśniania czegokolwiek, tylko do propagandy, w urzędzie premiera przywoływali jako główny argument. Oto jest polska czarna skrzynka. Tej skrzynki nikt nigdy nie czytał. Tę skrzynkę osobiście Polacy przywieźli do Polski i tam ją odczytali. Ona zawiera samą prawdę. I ona udowadnia, że było tak, jak napisał pan Miller, przepisując raport pani Anodiny. Istnieje taka skrzynka. Rzeczywiście. Nawet przywieziono ją do Polski w terminie, który jest przywoływany w tych publicystycznych demonstracjach i argumentacjach. To prawda. Jest film pokazujący, jak zapakowany przedmiot zostaje przywieziony przez polskich przedstawicieli z Moskwy. Jest stół, na którym zostaje rozpakowany ten przedmiot. Tylko okazuje się, że to nie była polska czarna skrzynka. Tylko okazuje się, że to nie był ten przedmiot. Tylko okazuje się, że przysłano zupełnie co innego. I tak jak po kluczowe 16 sekund z nagrania z przebiegu rozmów w kokpicie. Trzykrotnie musiał pan Miller jeździć w tej i z powrotem, bo za każdym razem dawano mu inny fragment. Trzykrotnie. Tak samo i potem polską czarną skrzynkę musiano jeździć z powrotem do Moskwy, bo okazano się, że przysłano zupełnie co innego. Ten film można pokazać, jeżeli państwo będziecie mieli w tej materii wątpliwości. Powtarzam jeszcze raz. Pełna wiedza, panie pośle Simoniak, w tej sprawie i pełen materiał dowodowy znajdują się w Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Mam nadzieję, że pan nas dzisiaj poinformuje. Dlaczego podległa panu instytucja ukryła materiał dowodowy pokazujący, że było obowiązkiem dokonania analizy wady fabrycznej w głównym zespole technicznym Tu-154. Dlaczego państwo to pominęliście? Dlaczego nie zrobiliście tych analiz? Że było waszym obowiązkiem przedstawienie nie tylko opinii publicznej. Dobrze, uważacie, że racją stanu dla was było utrzymywanie podległości w tej sprawie Federacji Rosyjskiej. Może mieliście jakieś racje. Nie wnikam w to. Ale Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego miała obowiązek